jeden z najważniejszych, najskuteczniejszych działaczy, konspiratorów polskiego państwa podziemnego, a po zakończeniu II wojny światowej organizator struktur niepodległościowych pod okupacją sowiecką. 27 października 1901 roku urodził się pułkownik Franciszek Niepokulczycki, współorganizator KEDYW-u i prezes drugiego zarządu głównego Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość. Pułkownik Franciszek Niepokulczycki, organizator Związku Odwetu ZWZ i współtwórca KEDYW-u, powstaniec warszawski, prezes drugiego zarządu głównego Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość, w pokazowym pseudoprocesie skazany przez komunistów na trzykrotną karę śmierci zamienioną na 12 lat więzienia. Do końca życia był inwigilowany przez SB. Podczas wojny obronnej Polski we wrześniu 1939 roku był żołnierzem Armii Modlin. Po kapitulacji w Warszawie Niepokulczycki wziął udział w budowie struktury tej pierwszej organizacji podziemnej, jakim była Służba Zwycięstwa Polski, a następnie Związku Walki Zbrojnej. I już w 1943 roku Niepokulczycki był zastępcą legendy polskiego państwa podziemnego, generała Augusta Emila Fildorfa, pseudonim Nil, i pomagał Nilowi w organizacji, w kierownictwie w KEDYW-u. Pułkownik Niepokulczycki był też autorem projektu zamachu na Hitlera w Alejach Ujazdowskich w Warszawie, do którego nie doszło, ale gdyby ten pomysł został zrealizowany, być może wojna dzięki śmierci tego tyrana potrwałaby krócej. Kiedy wybucha powstanie warszawskie, Niepokulczycki jako szef saperów Armii Krajowej przygotowuje materiały, przygotowuje sprzęt dla saperów powstańczych. Natomiast po upadku tego powstania trafia do obozu jenieckiego. W wyniku postanowień przywódców Wielkiej Trójki w czasie konferencji odbywających się w czasie II wojny światowej, decyzją przywódców również wolnego świata, Polska znalazła się po tej stronie żelaznej kurtyny, która była pod okupacją Związku Sowieckiego i sił NKWD, które robiły wszystko, żeby takich ludzi jak Niepokulczycki i innych przywódców polskiego państwa podziemnego jak najszybciej wyeliminować. Podejmuje on się konspiracji powojennej, określanej też często jako drugie podziemie niepodległościowe, będące naturalną kontynuacją pierwszego. Po aresztowaniu pierwszego prezesa Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość Rzepeckiego, to właśnie Franciszek Niepokulczycki stanął na czele Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość. Celem WiN-u, czyli Wolności i Niezawisłości, było działanie przeciw zainstalowaniu władzy Sowietów, akcje ulotkowe, akcje propagandowe, akcje dywersyjne, budowanie sieci informatorów. Szacuje się, że około 30 tysięcy osób było działaczami w zrzeszenia. Rozumiał, że walka z Sowietami będzie trwała długo, będzie wymagała zaangażowania sił, środków, niekoniecznie walki czynnej, ale również pracy organicznej. Franciszek Niepokulczycki kładł duży nacisk na informacje wywiadowcze, które następnie Zrzeszenie Wolność i Niezawisłość wysyłało na Zachód. Wystosowano dokument do Rady Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych, nawet informując tę organizację, która miała stać na straży pokoju i bezpieczeństwa na całym świecie, że to, co się dzieje w Polsce, ta sytuacja pod okupacją sowiecką, ma wpływ na pokój, na bezpieczeństwo nie tylko w Polsce, nie tylko w naszym regionie, ale w całym świecie. Ta działalność nie mogła uciec zainteresowaniu Urzędu Bezpieczeństwa. W konsekwencji pułkownik Franciszek Niepokulczycki zostaje aresztowany. Po brutalnym śledztwie Franciszek Niepokulczycki został skazany na karę śmierci, którą zmieniono mu na dożywocie. Jest inwigilowany do śmierci praktycznie przez Służbę Bezpieczeństwa. Niepokulczycki i towarzysze Niepokulczyckiego, działacze WiN-u, są nazywani żołnierzami wyklętymi. Jesteśmy winni im pamięć.